Cześć, tu Ernest! Wczoraj wieczorem do graczy Fortnite dotarła dobra nowina do Epic Games. Fortnite ogłosiło, że zmiany w turbobudowaniu, które zaszły po ostatniej aktualizacji, zostały cofnięte, co oznacza, że turbobudowanie umieszcza struktury co 50 milisekund, zamiast 150 milisekund, jak to było po aktualizacji. Czyli tak, można znowu siadać 90 trzymając lewy przycisk myszy. Albo to coś na padach, albo dowolny klawisz, pod który macie budowanie. Dobra, ale serio. Turbobudowanie jest powrotem całe i zdrowe, ale wraz z powrotem starego dobrego turbobudowania zaszła jeszcze jedna ważna zmiana. Szczerze mówiąc, to jest bardzo dobra zmiana. Pozwólcie, że wyjaśnię. Jeśli ktoś z was zna ból wysokiego pingu Fortnite, to no cóż, to dalej będzie problemem, ale od teraz macie ciut większe szanse podczas podmieniania ścian. Podmiana ścian to taktyka, która polega na zniszczeniu ściany przeciwnika, aby następnie podmienić ją na swoją. Od początku Fortnite osoba z niższym pingiem zawsze miała o wiele większe szanse na wygranie takiego pojedynku, aż do dziś. Posłuchajcie, po tym jak zostanie zniszczony fragment budowli, musi upłynąć 150 milisekund, zanim w tym samym miejscu będzie mógł zostać umieszczony kolejny element. Jeśli dwóch graczy próbuje umieścić element w miejscu właśnie zniszczonego, to któremu się uda, zostanie ustalony losowo, aby uniknąć wpływu pingu. Okej, od teraz to, kto postawi ścianę, nie będzie zależało od tego, kto ma niższy ping i lepszy internet, ale od przenośni rzutu monetą. Zobaczcie sami, Archie, który stoi przede mną, ma niemalże taki sam ping i trzyma lewy przycisk myszy z turbobudowaniem, aby postawić ścianę w tym samym miejscu co ja. Kappa Dominik po prawej za to będzie nam niszczył tą ścianę zbierakiem. Po kilku testach tej nowej funkcji możecie zauważyć, że to prawie 50 na 50. Oczywiście sprawdziliśmy, jak to wygląda w przypadku różnych pingów. W tej części testów Archie ma ping o 100 większy ode mnie. Zobaczcie sami, mimo naszej ogromnej różnicy pingów, mamy podobne szanse. Ja mam około 30 pingu, gdy Archie przede mną ma 130. To bardzo duża różnica w takiej grze. Na koniec próbowałem podmienić ścianę Archiego w klasyczny sposób zbierakiem. Tutaj tak samo, mimo o wiele większego pingu, Archie daje radę mnie powstrzymać. Chyba każdy się ze mną zgodzi, że to zmiana na plus. Od teraz to, kto przemie ścianę, nie zależy od internetu, ale od loterii. Niestety nie wiem, jak to wygląda w przypadku, gdy ktoś ma 30 pingu, a druga osoba 300 pingu. Ale takich przypadków raczej już nic nie uratuje. 300 pingu to tak naprawdę 300 milisekund opóźnienia. A aby móc postawić nową ścianę, potrzeba 150 milisekund po zniszczeniu poprzedniej ściany. Więc no, 30 milisekund wygrałoby bez pytań. Ta funkcja działa w przypadku wszystkich struktur, nie tylko ścian. I to tyle. Mam nadzieję, że udało mi się rozjaśnić, jak działa ta nowa mechanika stawiania struktur. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!